Cześć, witam serdecznie. Dobry, witam serdecznie. Wyspaliście się wszyscy? Piękna pogoda. Gruziąc piękną pogodą was przywitał, mam nadzieję, że... Piękne miasto, piękna pogoda, piękne otoczenie. I dobry przedsiębiorca. Ale problemy niestety są i o tym właśnie chcemy dzisiaj porozmawiać. Tak, od tego zaczynamy dzień. Każdy dzień zaczynamy niestety od czyichś problemów. Chciałem panu zaprezentować mój biznes, który w ciągu 2 lat z fajnie prosperującego biznesu zamienił się na taką kulę u nogi. Najpierw pandemia, potem Polski Ład, drożyzna, no i creme de la creme, prawdziwy knot, jaki wypuścił rząd, czyli ustawa, na podstawie której musimy się sfiskalizować. Początkowo to miało wyglądać tak, że dzięki kasie wirtualnej będziemy mogli ogarnąć całą myjnię jednym zestawem oprogramowania zgodnie z ideą wirtualności, ale później się okazało, że nie, że jednak taka była interpretacja Krajowej Administracji Skarbowej, że musimy każde urządzenie, zarówno stanowisko mycia, jak i urządzenie dodatkowe, upychać osobne urządzenie, osobną kasę fiskalną, niezależną. Nasze pytanie było, gdzie tu sens? Ale się okazało, że sens był... Czyli każdy, nie wiem, odkurzacz, każdy... Wszystko musi mieć swoją odrębną kasę fiskalną. Gdzie tu sens? Gdzie to jest idea wirtualności, jeżeli w każde urządzenie musimy upychać osobne urządzenie? Później się okazało, dlaczego tak się stało, ponieważ jedyną firmą, która udało się zdobyć homologację, to była firma Novitus. Wszystkie inne firmy, które mogły wyprodukować kasę wirtualną, taką stricte podmyjnie, która by obejmowała wszystkie stanowiska, Główny Urząd Miar wstrzymał aż do chwili obecnej. Czyli przez ponad rok firmy konkurencyjne ubiegały się o homologację i dostały je, uwaga, przedwczoraj. Jak już 90% rynku zostało zaspokojone przez firmę Novitus. Zawiązaliśmy stowarzyszenie, wydaliśmy pieniądze na ekspertyzy prawne, na prawników, na księgowych, na biegłych z różnych dziedzin. Byliśmy w ministerstwie, wysłaliśmy pisma do UOKiK-u, do NIK-u, do ministra finansów. A skutku, grocham ściany. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Została nas tylko garstka, którzy się, że tak powiem, postawili systemowi. No i czekamy, albo spotkamy się w sądzie, albo coś się ruszy. Miejmy nadzieję, że po 15 października zdecydowanie się ruszy. No problem dla mnie jest nowy, jeśli chodzi o te konkretne rozwiązania fiskalne. Wczoraj, jak otrzymałem informację od pana, na czym problem polega, to rzeczywiście wyglądało to niepokojąco. Znaczy, to nie jest pierwszy przypadek, kiedy pewne rozstrzygnięcia ustawowe dotyczące w sumie chyba kilkunastu tysięcy ludzi i ich miejsc pracy i firm w Polsce, że jakby te rozstrzygnięcia są wbrew ich interesom, natomiast na korzyść jakiejś konkretnej firmy. Dokładnie. Nie chcę rzucać tutaj żadnych gołosłownych oskarżeń, bo też nie miałem za dużo czasu, żeby dokładnie zanalizować też tą drogę lobbystyczną i kto ale tak naprawdę... Ale też trudno oprzeć się wrażeniu, tak, że to ma sens, że cały aparat państwa, czyli Ministerstwo, Krajowa Administracja Skarbowa i Główny Urząd Miar zrobiło wszystko, żeby utrzymać monopol jednej firmy. I nie było w tym nigdzie, nie było naszego interesu, był tylko i wyłącznie interes tamtej jednej firmy. I nigdzie nie spotkaliśmy się z jakimkolwiek uzasadnieniem, dlaczego my musimy w każdym urządzeniu osobno upychać tyle kas. I tak, za każdą zapłacić oczywiście. Oczywiście. Mogliśmy wydać w okolicach 2 do 3 tysięcy złotych na całą myjnię, a tak większość z nas musiała wydać około 20 tysięcy na całą myjnię. Tylko na kasy, tak? Tylko na kasy, oczywiście. I to jeszcze przy założeniu, że myjnia nie wymagała żadnych przeróbek, żadnej rozbudowy ani dokładania infrastruktury, żeby te kasy po prostu chodziły. Także nasz interes został całkowicie pominięty, zignorowany. Liczył się tylko i wyłącznie interes potentata w kasach fiskalnych. No niestety dość typowe w tego typu ustrojach, bo my możemy mówić dzisiaj, że w Polsce w ostatnim czasie ten ustrój zmierza w stronę takiego kulawego, nie do końca, ale oligarchicznego systemu. Znaczy, masz układ we władzy, masz kontakty, jesteś silny, to możesz wszystko.
a jesteś słabszy, to dostajesz po kieszeni. Nie tylko po kieszeni, ale... No dobrze, to kolejna ze spraw, które muszę odnotować, nie tylko w pamięci. I przyjrzymy się temu bardzo dokładnie. Będzie kolejny konkret do załatwienia. Tak, no a wśród tych konkretów jest kilka, które są mi szczególnie bliskie. Także ja już mam ołówek, będę po 15 ochaczał. Tak, i proszę każdy odliczać, po kolei. W ogóle nie ma... Ja no, bardzo się cieszę, że z tego pakietu spraw, które mamy dla drobnych i średnich przedsiębiorców, no zresztą o tym już parę razy mówiłem, że to nie był efekt pracy ekspertów, którzy siedzą w Warszawie w jakimś instytucie, tylko skutek długich, wielogodzinnych i to setek rozmów z przedsiębiorcami, żeby dokładnie wyłowić to, co oczywiście nic za darmo, ja sobie zdaję sprawę z tego, że każda z tych propozycji, czy to jest chorobowe, płatne przez ZUS od pierwszego dnia. To jest najważniejsze. Dla mnie to jest najważniejsze. To składka zdrowotna. Powrót do składki zdrowotnej, która nie zabija małej firmy. I też ten urlop dla przedsiębiorców. To może nawet bardziej godnościowe, ale rzeczywiście po tych niekończących się konsultacjach uznaliśmy, że to jest i że to jest do wytrzymania, w sensie to nie są aż tak wielkie ciężary finansowe z punktu widzenia budżetu państwa, żeby było niewykonalne, a pozytywne efekty mogą przyjść bardzo szybko, to nie mamy wątpliwości, że szczególnie w tego typu wielkości firmach kwestia ZUS-u i składki zdrowotnej może być dla wielu firm MŚP. Warunkiem przetrwania. Nie? MŚP za PiS-u moim zdaniem po prostu upada, idzie w takim kierunku do likwidacji. Uważam, że my trzeciej kadencji PiS-u byśmy nie przetrzymali po prostu. No to jest dokładnie ten sam ton, co w małych polskich sklepach. Nikt nie wytrzymuje z konkurencji z tymi molochami, które mają taki nadspodziewanie duży patronat państwa. A właściwie nie ma takiego miejsca, gdzie nie pojadę, gdzie ludzie nie mają takiego poczucia, że jest, jak są stąd, mają niedużą firmę, całe życie w to włożyli, to są wskazani na co najmniej na taką zimną, bezduszną obojętność, a coraz częściej na takie przepisy, takie metody działania, które ich mogą znieść z powierzchni ziemi. Także no, ja mogę wam naprawdę gwarantować i to jest, wynika też z mojego no, jakby całego życia i takiego przekonania wynikającego też z praktyki życiowej, że ja nigdy nie uwierzę w to, że to, co dobre się dzieje w państwie, zależy od urzędników czy od władzy centralnej. I że dobra powstają dlatego, że jakaś partia coś tam sobie wymyśla. Tylko, że trzeba dać maksimum przestrzeni takiej swobody działania i poczucia stabilności tym, którzy na co dzień od rana do wieczora zajmują, bo oni wytwarzają to, co... Dokładnie. Czyni nas bogatymi. Od 20 lat próbuję to właśnie robić i tak ciężko jak jest w tej chwili, to przez 20 lat niestety nie doświadczyłem. No jeszcze 2 tygodnie i jedziemy. Oby. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Widzimy się pierwszego. Że ten przyszły rok i kilka następnych lat będzie tak jak ten poranek. Oby. Liczę na to. Dzięki. Cześć, witam serdecznie. Dobry. Ze stacji Amy, tak? Austriacka firma. Co mogłabym powiedzieć? No, po 1 stycznia, kiedy nie podniósł cen, nie podniósł VAT-u, wszystkie firmy sprzedające paliwo najprawdopodobniej ucierpiały. Z tego względu, że zakupiliśmy paliwo w zeszłym roku w jakiejś określonej cenie i powinien być podniesiony VAT, tak? 1 stycznia nie został podniesiony, więc sprzedawaliśmy po tańszej cenie niż zakupiliśmy. No tak, czyli domyślam się, że tankujący nie narzekali z tego powodu, natomiast ci, którzy pracują, ci, którzy prowadzą tego typu biznes, nie dostali wcześniej niestabilne też zasady, nieczytelne, tak. Dostali się po głowie. Czy klienci na pewno kupowali paliwo w zeszłym roku już z tym VAT-em doliczonym, bo ceny paliw wzrosły, tak? No i liczyliśmy na to, że od 1 stycznia te ceny zostaną podniesione, ale no nie zostały podniesione, więc na pewno wszystkie firmy kupujące paliwo ucierpiały. No tak, mamy też dużo sygnałów z rynku oczywiście, że generalnie ludzie mają poczucie takiej niestabilności, niepewności też tego dostaw.
ma tu różne takie manewry, takie ewidentnie polityczne na cenach. Tak. Paliwo było najdroższe w Polsce, kiedy było najtańsze na świecie, tak. Kiedy jest najdroższe na świecie, na tak, przed wyborami jest przez paliwo momentalnie. Paliwo drożeje wszędzie, tak. W całej Europie, a u nas... A później widzimy szefa Orlenu, który mówi, błaga ludzi, żeby nie tankowali do końca. Tak. To rzeczywiście... Niektóre firmy wprowadzają limity faktycznie. Tak. Tak. Byłoby zabawne, gdyby nie to świadomość, że za chwilę przez te różne gry znowu i ceny wystrzelą i... No wiem, czasami się nie chce wierzyć, jak się patrzy na... To było przekonywanie tłumaczy.